Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, zmierzamy dalej. Witam, to są harpie. Polujemy na smoki w Irdorat, tak w skrócie. No i co? I będziemy pomału gierkę kończyć. Wydaje mi się, że to będzie dzisiaj będzie przedostatni odcinek. Myślę, że nie uda nam się tego skończyć w jednym odcinku. Chyba, że bardzo długim, a nie wiem, czy chciałabym bardzo długi odcinek. Wiecie co? Bo tu jest jakiś teleport i może byśmy jednak najpierw poszli w przeciwną stronę, co? Spróbujmy, bo... Kurde, nie chciałabym się gdzieś wyteleportować w cholerę, a potem się zgubić. Także chodźmy na razie na górę. Tutaj mieliśmy taką możliwość iść albo w górę, albo w dół. Więc wybierzemy sobie najpierw górę. Głównie nam zależy na smokach. A, bo ja idę do tego smoka tędy, dobra. To czyżby on był gdzieś tu, czy po drugiej stronie? Nie mam pojęcia. Mapka. Tutaj chyba gdzieś będzie. Także ruszamy. To się za chwilę zresztą okaże. Widzę, że demony nie wiedzą w ogóle, co mają zrobić. Ja też w sumie nie wiem. Gorzej, jak ten smog jest tam na dole. To jest harpia akurat. Powiem wam, że może tak być, że on jest jakimś prawem tam... na dole, albo my go już pokona... nie. Coś mi tu nie pasuje bardzo. Jesteśmy tutaj. Ten smog jest chyba na dole, wiecie? A co się stanie, jak zeskoczę na dół? Są jaja, a to znaczy, że gdzieś też musi być w tym miejscu chyba smok. Mamy go. Nie wiem, jak ja stąd potem wyjdę, ale... mamy smoka. Oh my god. Ty głupia harpio. Ja już nagrywam dla was ciągiem odcineczki. Do samego końca. Taką podjęłam decyzję, że nie ma co, wiecie. Ała. Ale ma szybką regenerację, smoczek. Ale udało się. W ogóle ciekawe, że tego pilnowała akurat harpie. No proszę bardzo, smocze korzonki. Jeszcze dosyć dużo ich tutaj jest. Ale my już będziemy stąd spadać. A, bo tu jest to ciało? Zaraz, jak to? Jak ja to zrobiłam? O, no proszę bardzo, czyli jednak... zaraz. Co? Czyli tam na górę nie ma co chyba iść, bo... do tamtego ostatniego smoka to my się dostaniemy inną drogą.
Chociaż w teorii, ale tam był teleport. Ten smok był tu, po tej stronie, nie? Nie, ten smok był tutaj. Czyli to był ten, czyli tamten teleport. Nie wiemy w sumie, gdzie on mnie wyprowadzi. Wydaje mi się, że powinno najpierw jednak iść na górę. Bo kurde, jak wejdę w ten teleport, to nie być dobrze. Czyli jednak się cofniemy, ale... Po to, żeby tutaj spróbować gdzieś wyśmignąć. Nie mieliśmy jeszcze ognistego smoka. Jak pokonamy ostatniego, to będę mogła, wiecie. Mapka. O, to był tam na dole. Jak się dostać tam na drugą stronę? Że tam. No chyba nie zeskakując tak po prostu na chama. A może dolecę? No prawie, cholera. Kurde, bo nie wiem, czy latać naokoło. W ogóle tam da się naokoło dojść? No w sumie to się da. Dobra, spróbujmy w ten sposób przejść. Tutaj nie będzie żadnego smoka. Nie wiem, chyba się pogubiłam troszeczkę. Kurde, gigantyczne węże. Nie wiem, jak ja patrzyłam na tą mapę, ale wychodzi na to, że tutaj będzie ostatni smok. Nawet jest, wiecie, pilnowany, no nie? Przynajmniej tak to wygląda. Dobre pytanie. No, tu mi pokazuje jakiegoś smoka. Ta, leje się tutaj, o matko, z czymś. Ty, no skusuj mi smoka. Patus jeden. Tamten miał nawet imię. Dobra. Truchełko smoka. Jajka. Smocze jaja. Mamy chyba wszystkie. Kamień ogniskujący do teleportera.
smoki. No nie podoba mi się trochę. Tam też jest jakieś miejsce takie. Zaraz. A tam co mamy? Nie mam zielonego pojęcia. Trzeba by było spaść na dół. A nie, bo to nas tutaj przyniosło. Zaraz, nie pamiętam. Zaraz się wczytamy najwyżej, jak się okaże, że to jest nic istotnego. Nie no, stąd przyszliśmy. To F12. To co, wracamy, myślę, do tego miejsca, gdzie był teleport. Czy to wszystkie smoki? Nie wiem, ale wiem, że jajka mamy już chyba wszystkie. Tutaj widzę, że zostało głównie takie dziadostwo już niższego lotu. Kurde, ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, no ale musimy teleport kolejny. To na pewno nam tutaj ułatwi życie. Ciekawe, jak tam na drugą stronę się dostać. Cztery punkty ze smokami odhaczone mamy. To przecież musi coś znaczyć, nie? Ja dobrze biegnę? Chyba dobrze. Nie wiem, czy się pogubiłam już? Gdzie ja wlazłam znowu? Nie chciałam tu być. Masakra. Chyba źle sobie skręciłam w złą uliczkę. Za duża jest ta miejscowa jak na mój gust. Ale to już chyba każdy zauważył, że twórcy tej modyfikacji mają jakiś kompleks wielkości, bo naprawdę przesada. Boże, co ja robię najdroższego? Biegam w kółko. Ja się chyba po prostu zgubiłam, wiecie? Dobra, jeszcze raz mapa. To nie było tu. Raczej nie, ale jak już spadłam, to było tu. Super. Dobra, kolejny teleport.
Aha, a on nie działa. What now? Nie mam pojęcia. Tu już nic nie ma, to był tylko smok. Co teraz, jak to nie działa? Trzeba będzie chyba wrócić do punktu wyjścia. Dobra, moi drodzy, jesteśmy jeszcze raz tutaj. Coś zrobiłam. O, jesteśmy gdzieś. O Jezu, to jest umieranie. No nie wierzę, że jesteśmy naprawdę tutaj. Wystarczyło kawałek iść do przodu. Nie spodziewałam się tego, że wystarczy tutaj być. Zobaczmy, czy coś tu jest. A, przy tu był smok. No tak. Dobra, to wystarczyło, wychodzi na to dostać się po prostu tu. Nie wierzę w to. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, co nam to da, ale tu jest kolejny teleport, którym niby przyszliśmy, ale wydaje mi się, że na spokojnie moglibyśmy go trzeba zrobić w tył zwrot, bo będzie ciężko. Dobra, i tu mamy więcej w ogóle miejsc, tak samo F10. Dobra, i tego na razie nie użyjemy. Ten umarł na jednego hitka. Pełnia życia. Aha, ja już chyba rozumiem. Bo to nas przeniosło tutaj, no nie? A tu był smok. Czy ja tutaj nie ominęłam żadnego teleportu przy tym smoku? Bo zaczynam chyba rozumieć ten system. Aha. I teraz jesteśmy tutaj i pytanie, czy się cofnąć tam i użyć kamienia, czy użyć przy najbliższym kręgu. Zaraz zobaczymy, ale już czaję, jak to ma działać. Więc zaraz to sprawdzimy. Kurde, jakbym wiedziała wcześniej, że to ma tak wyglądać. Ale to znaczy, że trzeba smoki robić też po kolei, nie? Okej, teraz jesteśmy tutaj. Teraz mamy z ciebie kamień. Teraz możemy dalej się tepać. Okay.
Jesteśmy w jakiejś świątyni orków. No to nieźle. Dobra, czyli teraz też wypada zbierać z ludzi, nie? W obozie orków. Możliwe, że tutaj też znajduje się smok. No to się już zaraz akurat okaże dopiero. Ciekawe, że orkowie mają tutaj na wyspie Irdorat swój obóz. Kurde, no to już wiem, że dzisiaj na pewno nie skończymy. Troszkę też będę musiała pociąć. Jest smok. Sorki, że ja tak nic nie mówię czasami, ale... Po prostu czasami tak już jest. Miał kamień, nie miał kamienia. Szkoda. Spodziewałam się, że będzie kamień. Ale wiecie co, idziemy smoka rozwalić, myślę, bo to jest tutaj najważniejsze chyba w tym wszystkim. Ten ork jakby mnie zauważył, super. Dobra, i teraz smoczek. Dobra. Tam jest dużo orków w środku, tam będzie na bank ktoś miał. Wiecie co będzie miał, nie? Kurde, rusz się, typie. Boże, jak on długo wychodzi z tego ekwipunku. Kurwa, obrócisz się, czy się nie obrócisz? Zginę tu. Matko, naprawdę. Super. Dobra, czyli kolejny smok pokonany. Tam są szamani. Kurwa, no i oczywiście nie da się ruszyć. Mamy wodza. Masakra.
Wódz miał przy sobie kamień. Super, to myślę, że stąd spadamy. Nie będziemy nad wyraz robić cudów. Ruszamy w takim razie dalej. Nie, tu była arena. Tędy, 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 dawaj. Piedestał na kamień. Sejwik, lecimy dalej. No, paladynie, teraz się policzymy. Mój pan pragnie twojej głowy. Z przyjemnością mu ją dostarczę. Twój pan. Mówisz o Bejelhantrzarze. Więc tak naprawdę służysz Beliarowi. Tak. A ty zbyt długo stałeś na przeszkodzie naszym planom. Ale to się skończy. Jakich, znowu, planów? Obalenia króla Erchaobara. Mój ojciec i Lord Reginald już od dawna to planują. Ojciec zdołał nawet zawiązać sojusz z orkami. Ich naczelny wódz Khan obiecał mu koronę króla Myrtany. Tylko ty wciąż stoisz nam na drodze. Ale to już długo nie potrwa. Twój ojciec nigdy już nie zobaczy korony. Razem z Vi rozprawiliśmy się z nim i z Lordem Reginaldem. Co? No cóż, mam jeszcze jeden powód, aby cię wykończyć. Zaraz wyślę cię prosto do Beliara. Masakra. Och, dobra, mamy to. Ganelun, piwo, ser, por, polna jagoda, 400 sztuk złota, imony, szpon, Beliara miała menda. Do Baldwina. A co z zadaniem powrót poszukiwaczy? I tak samo przecież... Tutaj nie ma już piedestału, nie? Nie ma. A tu można iść i w jedną stronę... Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie? Tu na tym cyplu. Nie pasuje mi to trochę, bo nie wiem, w którą stronę powinnam iść. Ja tu byłam, że tu bronie leżą? Byłam tu. Aha, tu mnie wywaliło, dobra. W ogóle jestem bardzo ciekawa, bo powinniśmy mieć możliwość szybkiej podróży, a ja nie mam. Za pomocą pewnego narzędzia. A mnie się to nie odblokowało w gierce i nie wiem, o co chodzi. Bo wszystko żeśmy zebrali, pootwierali. Nie wiem, ale kurde, szczerze mówiąc, możemy już chyba spadać stąd. O kurde, prawie bym spadła. Nie wiem, idziemy do Baldwina. No, smoki pokonane, jaja zebrane, mi się wydaje. Ganelun zabity. Balhantrzar też nie żyje. No kurde, wszystko zrobione. A ja się martwiłam, że nie skończymy dzisiaj. No to jednak wygląda na to, że się uda. Tylko nie wiem, co z tym zadaniem powrót poszukiwaczy, bo było parę poszukiwaczy tam u Balhantrzara, ale nie dostałam żadnego opisu. Tego Lorda Sinistera też przecież żeśmy zabili. I nie dostałam żadnej notatki. A to przecież chodziło o to, nie?
No kurde, nie wiem, powiem wam. Rozwaliło mi to trochę głowę i nie wiem, co myśleć o tym wszystkim. I nie spodziewałam się takiej końcówki. Chociaż to nie jest jeszcze chyba typowo taka końcówka, ale już ten moment kulminacyjny opadł. Mogliśmy się w sumie spodziewać, że to Ganelu, no od samego początku nas nie lubił. Może nie tyle, że sprawiał kłopoty, no ale właśnie ten sam fakt, że jego ojciec był zamieszany w jakieś tam dziwne plany. No i to, że chociażby ten list przekazaliśmy jednego do drugiego i tak dalej, nie? To przecież musiało coś znaczyć wszystko. Brook został pokonany. Zaiste jesteś wybrańcem Innosa. Inaczej nie mógłbyś dokonać tych wszystkich czynów. Taki bohater nie może przyjmować rozkazów ode mnie. Dlatego od teraz ty decydujesz, dokąd ten statek popłynie. Ganelun nie żyje. Na Innosa. Jak to się stało? Był zdrajcą, który wraz ze swoim ojcem chciał obalić króla i zdobyć koronę Myrtany. Ciężko w to uwierzyć. Masz na to dowody? Nie. Ale powiedz mi, czy opuszczał statek za twoją zgodą? Nie. Wszyscy byliśmy zadziwieni, kiedy Ganelun nagle zaniknął ze statku. Myśleliśmy, że poszedł ciebie szukać. Tak też było. Chciał mnie zabić. Na Innosa. Choć trudno w to uwierzyć, wydajesz się mówić prawdę. Nie potrafię inaczej wytłumaczyć jego zachowania. Chwała Innosowi, że ten zdrajca już nikomu więcej nie wyrządzi krzywdy. No i co? Wydaje mi się, że chyba będziemy opuszczać, no nie? Te dwa zadania musimy zrobić po. No tak, no i tyle. Udajemy się do Engardu, aby o wszystkim zameldować królowi. Gdy wyjdziemy na otwarte morze, to powiesz mi, dokąd chcesz płynąć. O, mamy normalnie epilog. Fajnie. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. To w sumie git. Ale te zadania to mogłyby się anulować, już nikt w epilogu nie będzie grał w kości. No ale dobra, no. Czyli jednak udało się w zamierzonym czasie ukończyć gierkę. Sam od. Wiecie co, najpierw płyniemy do Korinis. Płyń dobrze. W sumie to ogólnie płyniemy do Korinis, tylko. Nawet nie spojrzałam, czy na Irdorat możemy jeszcze wrócić. Możliwe, że możemy. Nie wiem, ale my lecimy do Jarkendaru, bo tam mamy dwie rzeczy do załatwienia. Także jaskinia ogrów. Powiem wam, że to już są naprawdę ostatki w tej grze i aż mi się tak smutno zrobiło. Że wiecie, tyle czasu poświęciłam jednej serii i to naprawdę kurna kupę czasu, że no nie wyobrażam sobie tego. Jak mamy to po prostu tak teraz skończyć? No jeszcze bagowanko na koniec gry. Cześć, Ren. Co inni mówili o śmierci Montiego? Na początku wszyscy byli bardzo wzburzeni i chcieli znaleźć mordercę Montiego. Ale nie było żadnego śladu po przestępcach i nikt nie wiedział, co robić. Greg jednak polecił wzmocnić ochronę w obozie, aby nic takiego się nie powtórzyło. Ale jak to teraz wygląda? Znalazłeś jakiś trop? Możesz powiedzieć innym, że złapałem tych rabusi. Więc śmierć Montiego została pomszczona. Tak, ale nie tylko to. Zabrałem broń rabusiom. Oto ona. Tak, to ta broń. Gratuluję. Uciekaj stąd szybko, póki kapitan nic nie zauważył. Nie martw się, nic nie zauważył. No, dobra. I co powiesz o tym mieczu? Dziwny, prawda? Tak, w pewnym sensie. Wygląda na to, że rzucono na niego jakieś mroczne zaklęcie. Tak. Kto to wie? Być może przynosi swojemu właścicielowi pecha. Wyrzuć go z powrotem do morza. Lepiej nie ryzykować, niż później żałować.
Dobra, super. To wybywamy. Lecimy prosto do... Zadanie się zakończyło, rozumiem. Tak jest. Lecimy do teleportera i do Amenofisa idziemy. Kurde, no naprawdę... Aż mi jest przykro, że kończymy. W sensie był czas, że naprawdę mod mnie denerwował i... Moje ciałko. I naprawdę część rzeczy wymaga... Nie, no wiecie co, nie ma chyba co mówić, że coś wymaga poprawy. W tak wielkiej modyfikacji normalne jest, że coś będzie wymagało poprawy. Myślę, że... Szpon Beliara jest w moim posiadaniu. Chwała Adanosowi. Dzięki temu nie jest we władzy Beliara. Chcesz wiedzieć, skąd mam tę broń? Nie, nie ciekawią mnie szczegóły. Najważniejsze jest to, że mamy szpon. Daj mi szpon. Postaram się go zniszczyć. Weź go. Mądra decyzja. Chwila. To by zakończyło nasze poszukiwania. Tak jest. Adanos poprowadził cię właściwą drogą. Obyś zwyciężył w dalszej walce ze złem. Co teraz będziesz robił? Nadal będę zajmował się badaniem przeszłości mojego ludu. A jeśli znajdę dość sił, to pójdę do ukrytej świątyni, by spędzić tam resztę życia. Z pewnością Adanos doda ci sił, byś to zrobił. Do widzenia. Do widzenia, przyjacielu. Ej, no zadanie powrót poszukiwaczy według solucji się powinno skończyć po zadaniu niebieska tarcza i szpon Beliara. Ale możliwe, że musimy do Pyrokara iść z tym, wiecie? No i raport nam został. Także myślę, że do Pyrokara jeszcze zajrzymy na chwilę. No i co ja chciałam mówić? Jejku. Mogę już wam zdradzić jedną rzecz, bo kończymy. Nie wiem, dlaczego nie odblokowała mi się szybka podróż, a mówiąc szybka podróż, chodzi o poruszanie się na smoku. Powinniśmy móc latać smokiem, a ja nie mogłam. I nie rozumiem, dlaczego nie mam smoka. Kurde, on powinien być, z tego co widziałam u Majesa, to powinien być gdzieś tutaj, gdzie są bronie na dystans. Tu gdzieś powinien być. Co, widzicie gdzieś tu smoka? Ja też nie. Czołg mi jedzie, a nie smok. Także no super, naprawdę. Szkoda, że się nie udało, bo to naprawdę spektakularnie wygląda. Idziemy do klasztoru. Kurde, taki klimacik jeszcze wieczorny, nie? Wow. Siema. Nie wiem, czy coś będziesz chciał ode mnie jeszcze. Poszukiwacze szukają dwóch potężnych artefaktów. Jednym z nich jest szpon Beliara, a drugi to niebiańska tarcza, boski artefakt Adanosa. Artefakty są teraz w moim posiadaniu, a kilku poszukiwaczy, którzy nadal gdzieś są, nie powinni już stanowić zagrożenia. Dziękuję ci, to dobre wieści. Weź to złoto. To nagroda za twoją pomoc. Super. No i mamy zadanie widzący, powrót poszukiwaczy też. Moi drodzy, dwa zadania, które... Jedno się zbugowało, drugie... Chyba za późno je wzięłam i po prostu teraz było tak, że się nie udało go rozwiązać. Raport dla króla to jest ostatnia rzecz, którą mamy do zrobienia w tej modyfikacji. Nie, wiecie co jeszcze spróbuję zrobić? Nauczyć się szóstego kręgu. Naucz, nie jest. No i nie mogę. No to nieważne, Pyro Karnara. Idziemy w spanie i spadamy. I spadamy zakończyć. Kurde, no. Aż się smutno robi, łezka się wokół kręci, bo teraz muszę znaleźć sobie nową grę, na którą będę miała taką zajawkę. A to będzie, myślę, trudne, bo w tak dużym modzie, kurde, dumna jestem z przejścia go. Co prawda nie obyło się bez przekleństw, bez użycia Marwina, no ale to jest normalka w Gotiku i dobrze. Tym bardziej w takim dużym modzie to jest raczej zrozumiałe. Niech żyje król! W czasie, kiedy opublikuję ten odcinek, już na pewno będzie dużo wcześniej jakaś ankieta na ten temat, co gramy dalej. Dokąd? Sam obierz kurs. A my płyniemy do Węgardu. Płyniemy Y, dobrze. Płyniemy do Węgardu, to wszystko zakończyć. Bo to chyba będzie finałowe nasze miejsce. Dobra, w sumie chyba nie muszę już zmniejszać tego zasięgu.
kurde, chyba będę musiała to zabić. Nie no, żartuję, ale tak mi aż jest przykro kończyć teraz. Bardzo dużo mi ta seria dała. Bardzo dobrze się przyjęła na kanale i w ogóle. Także tym bardziej mi jest trudno, bo mimo dużej modyfikacji, mimo tego, że część ludzi bardzo na nią narzeka, nie dociera do końca i tak dalej, to jednak ja uważam, że warto sobie zagrać. Żołnierz nosi pancerz swojego króla. Nic innego. Przebierz się. Jeszcze mnie Robar na koniec opierdzielił. Także chyba wszystko gra. Mamy zbroję paladyna i powiem tak. Ubierzmy się może faktycznie jak paladyn na sam koniec. Może nawet założymy miecz paladyna, jeżeli mam. Zobaczmy. Zemsta Beliara. Co to jest za broń? Jest niezła bardzo. Magiczne ostrze na smoki. Nie no, zostaniemy w Urizielu, ale założymy nasz hełm i zbroję paladyna. Zabiłem potężnego maga, który zagrażał całemu światu. Smoki, które dorastały w Irdorat, też zostały przeze mnie pokonane. I orków, którzy zagrażali stolicy, też ja pokonałem. Dokonałeś nieprawdopodobnych czynów, paladynie. Czynów, które uratowały nasze królestwo przed całkowitym upadkiem. Chociaż orkowie, którzy okupują wiele naszych miast, jeszcze długo nie zostaną pokonani, jednak teraz są znacznie osłabieni. Za twoje liczne zasługi otrzymasz teraz ode mnie tytuł hrabiego. Niniejszym nadaję ci, paladynie Rolandzie, tytuł hrabiego i przekazuję w twoje ręce majątek zdrajcy Garaksa. Odtąd twoje imię będzie znane w całym królestwie. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Niech Inous cię błogosławi. Ale wojna z orkami jeszcze długo potrwa. Wiele miast jest jeszcze w ich rękach. Więc twoim zadaniem, hrabio Rolandzie, będzie uwolnienie ich od naszych wrogów. Odwiedź buntowników, zabuj nowych ludzi i stwórz armię, która będzie w stanie pokonać orków. Zadanie jest trudne, ale jestem pewien, że dasz sobie radę. A teraz żegnaj. Niech Inous będzie z tobą. Moi drodzy, możemy zakończyć Odyseję. Czy ja dostałem jakąś fajną zbroję, na przykład takiego hrabiego typowo, czy nie? Nie. Szkoda. Ale no to już jest ten moment, kiedy moi drodzy kończymy. Jeżeli chodzi o jakieś podsumowanie, to szczerze mówiąc myślę, że możliwe, że pojawi się ono w dwóch wersjach. Na pewno nie zrobię tego od razu teraz, bo będę chciała sobie to trochę wszystko przemyśleć, ale myślę, że może się pojawić na karcie społeczność i może się pojawić film. Ale nie obiecuję, bo tak jak mówię, jest to do przemyślenia przeze mnie. Zobaczmy tym razem, a raczej tymczasem, zakończenie Odysei. Der Krieg Myrtana ging weiter. Roland ging zu den Rebellen, eine große Streitmacht gegen die Orks aufzubieten. Von überall her kamen Freiwillige, Flüchtlinge aus allen Regionen des Landes. Ehemalige Soldaten, Söldner, Jäger, Bürger oder einfache Bauern. Alle waren bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Nachdem eine große Streitmacht versammelt war, zog Roland zu den Burgen und Städten, die von den Orks in Besitz genommen waren. Zahlreiche Kämpfe standen jetzt unserem Helden und seinem mutigen Heer bevor. Lange blieb unklar, wer als Sieger aus diesen Kämpfen hervorgehen sollte. Doch nach harten Kämpfen mussten die Orks schließlich weichen. Myrtana war nun endlich frei. Nach diesen Kämpfen wurde es still um unseren Helden. Nachdem Jutta und er geheiratet hatten, zogen sich beide auf Rolands neuem Besitz in Myrtana zurück, den unser Held für seine Verdienste vom König bekommen hatte. Auch die anderen Bürger von Athanos, die den Überfall der Untoten überlebt hatten, fanden dort eine neue Heimat. Während dieser Zeit gelang es dem namenlosen Helden, den Krieg der Götter zu beenden. Doch wie sich dies zugetragen hat, wollen wir hier nicht mehr schildern. Das ist eine andere Geschichte. No i co, moi drodzy, to jest koniec Odysei. Bardzo duży minus za to, że nie było teraz napisów. Chciałabym wam spróbować jakoś je dodać, ale nie znam niemieckiego. Może być tak, że się uda. No ale zobaczymy. Spróbujemy coś na to zaradzić. Muzyczka jest strasznie taka...
w stylu Gothic 3 trochę. Kurde, no. Aż głupio kończyć. Moi drodzy, to była bardzo długa seria. Myślę, że zaraz wam nawet pokażę, ile zajęła godzin. Tak, czysto teoretycznie. Tak, na sam koniec wam pokażę, ile zajęła godzin. Tak jak mówiłam, podsumowanie zrobimy sobie później. Bo tak, ojej. Ten mod był tak duży, że nie potrafię tak powiedzieć... Jakby wiecie, teraz od razu co czuję i w ogóle co uważam o zakończeniu, o całej modyfikacji. To było tyle czasu spędzone w tym modzie. Tak naprawdę ten czas można by było jeszcze naciągnąć na właśnie, wiecie, wybijanie wszystkich mobów. Co starałam się robić na początku w sumie trochę. Nie wiem po co, bo tych punktów później mieliśmy od cholery. Myślę, że to... Kurde, nie wiem, czy ten mod wymaga lepszego zbilansowania. Zbalansowania, nie zbilansowania. Czy nie. Zależy chyba w których miejscach, bo uważam, że Irdorad na przykład był taki w porządku, bo nie był typowo prosty, typowo taki wymagający też nie. Ale na przykład, nie wiem, na początku ta Górnicza Dolina, zanim zdobyliśmy Uriziela, to był dramat na przykład moim zdaniem. Jakbym miała kiedyś przechodzić ją drugi raz, co raczej się nie wydarzy, bo ten mod jest ogromny, to na pewno bym inaczej rozdysponowała kwestię postaci. Może nie tyle, że wiecie, rozkład, bo tutaj trudno o inny rozkład, dlatego że gra wymaga od nas rozwoju zręczności i siły w sumie na podobnym poziomie. Chociaż nie ukrywam, że chyba bardziej bym poszła w siłę i tą zręczność olała. Bo tak naprawdę to 300 zręczności to jest maks i to jest głównie po to, żebyśmy mogli okraść na przykład króla. No, szczerze, nic ciekawego przy sobie nie ma i bez sensu. Kto wie, może kiedyś za parę lat zrobię drugie podejście prywatnie, nie na YouTubie. I co? I zobaczymy, czy kolejna seria to będzie też Gothic, czy nie, bo nie ukrywam, delikatnie jestem Gothiciem zmęczona, a z drugiej strony wiem, że lubicie Gothica na tym kanale. Ja też bardzo lubię. Gothic to jest... ukochana moja gra. Myślę, że też chciałabym nagrać kiedyś vloga na ten temat. W sumie dlaczego akurat Gothic, skąd w ogóle zamiłowanie do gier, bo u dziewczyn się to rzadko zdarza, szczególnie do takich kurna drewnianych, nie? Dobra. Gadam już pierdoły, bo nie wiem co mam powiedzieć, bo mnie ruszyło to, że to już koniec. Aż napisy przeleciały. I wywaliło mi... O, okej, widzę Robara. Tu się dziwne rzeczy dzieją. To zobaczymy przy okazji ostatniego save'a, jakiego mamy. To jest przed Robarem i to jest 138 godzin 57 minut. To jest stosunkowo mało, bo mod jest na około 200. Myślę, że czas na pewno się skrócił przez używanie przyspieszenia czasu 2,5. Przez szybkie zbieranie za pomocą tylko kliknięcia prawego przycisku myszy. Plus, no, nie robiliśmy wszystkiego. Prawie wszystko. Prawie. Ale najbardziej chyba chodzi o ten union, bo jednak podkręcenie, praktycznie cały czas granie na 2,5, a od dłuższego czasu też bieganie na pierścieniu prędkości, nie powiem, zmienia bardzo. Dobra, moi drodzy. To by było już na tyle w dzisiejszym filmie. Nie ma co chyba przedłużać. Dziękuję wam serdecznie za śledzenie tej serii. Za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za... Dziękuję ludziom, którzy dzięki tej serii przyszli na ten kanał, bo wiem, że jest ich naprawdę dużo. Tak naprawdę w ogóle dziękuję wam za odbiór pierwszego odcinka Odysei. On aktualnie na ten moment ma bodajże 5600 chyba 600 wyświetleń. Trochę ponad 600, ale podejrzewam, że to jest odcinek, który cały czas będzie robił wyświetlenia. W ogóle bardzo ładne wyświetlenia były na tej serii. Większość to było mniej, tak średnio się utrzymywała 400 wyświetleń, 500. Co prawda ostatnio troszeczkę taki spadek po 200 parę, ale myślę, że to jest spowodowane długością modyfikacji, okresem takim ciepłym, wakacyjnym i ogólnie tak wam za to dziękuję. Zapraszam was na Discorda. Dzięki tej serii też powstał Discord. Nazywa się Gothicowa Odyseja, więc takie nawiązanie trochę. Kurde, no naprawdę... Jestem pod wrażeniem tego, że udało się tą modyfikację skończyć i jest mi aż przykro.
Postaram się przygotować dla Was jakieś podsumowanie, plusy, minusy, co sądzę, co bym zmieniła. Myślę, że w formie filmu, jak nie w formie filmu, to w formie wypowiedzi takiej dłuższej na karcie społeczność. I co? I dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się i do kolejnych serii. Cześć!